Dzień dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak pamiętacie, jesteśmy u Anny Grbody i ona chce nam coś pokazać, więc idźmy do niej. To mój ołtarz? Chciałem go zobaczyć. Jak to mój ołtarz? Dla wielu gigantów Chyba jej nie pozwolił powiedzieć tego, co chciała powiedzieć. Gotów? Całe życie byłem na to gotów. Śmiało. Okej. Już to widziałem. Zanim rozsypaliśmy prochy. Było na ścianie. Wszystko się wydarzyło. Jak na malowidle. Ale to było zniszczone. O, to my. Co jest w worku? Ciekawe, kto to. Co to jest? Nie. To jest Kratos? Niemożliwe. Czyli, że nie żyje? To się nie wydarzy. Nie. 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 To nieprawda. Ten żelazny las, nawet Utangard. To nie istnieje! Loki! Hej! Spokojnie! W porządku! Hej, będzie dobrze! Zobaczysz! Spójrz na mnie! Hej, spokojnie! Spokojnie! Jest dobrze! Kurczę. W porządku. Widzisz, wszystko gra. Spokojnie. Wróć do mnie. No, to się zdenerwował mały. Już dobrze. Przepraszam. Nie wiem, co się stało. Nie przejmuj się. Zdarza się każdemu. To? Każdemu? Serio, każdemu? No nie przemiana, ale każdy boi się przyszłości. To nie może być moja przyszłość. Mam służyć Odynowi, a ojciec zginie. Nie ma mowy! Ale nie ma żadnej innej możliwości, więc lepiej się z tym pogódź. No. O kurde, to nie było miłe. Słuchaj. To wszystko nieważne. Ta cała przyszłość. A nawet Loki. Jesteś gigantem. I najwyraźniej odkrywasz w sobie moce, których jeszcze nie rozumiesz. Przejdźmy się, chodź. Pomożesz mi w czymś, a ja cię nauczę. No wiesz, spraw gigantów. No chodź. No nie wygląda to za fajnie, jeśli taka ma być przyszłość, słuchajcie. W sprawie związanej z gigantami. No okej. A to w ogóle dużo jest tych ołtarzy, zobaczcie, nie? To co myśmy je tam wtedy poszukiwali. To jakieś rzeźby. Gdzie ona jest? Tu jest. Coś tu mogę gdzieś zrobić? Nie mogę. Loki, musisz mi pomóc. Okej. Hej, dzięki, że chciało ci się zebrać te wszystkie zieliwki. Zwierzęta są ci wdzięczne. I ja też. Ja coś zbierałem? Nie bardzo wiem, co zbierałem, okej. A to co? Masz, chodź za mną. Dokąd idziemy? Zbierzemy jedzenie, zasadzimy nasiona, dzień jak co dzień. Ale najpierw musisz kogoś poznać. Dzień jak co dzień, chyba nie u mnie. Kogo będziemy poznawać? O! O kurde! Co to będzie?
Aha, to ten kolega. Oto Jalla. Cześć, Jalla. Cześć, Jalla. O. Miło cię poznać. Jedzone. O rety. Niezła z niej bestia, co nie? No. Ale coś mało pojadła. No i co będziemy robić teraz? Będziemy jeździć nią? Skakuj! Okej. Grzecznie. Dobra. Ganga. Ganga. No i co? To... pewnie wiesz o tym całym... czempionie. Jotunu? No? No. Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, nie. Może być Loki. Dobra. Czempionie. Jakieś takie tutaj romansidła, słuchajcie, chyba się dzieją. Ale super, to... prostu... Dokąd się wybieramy? Musimy nazbierać owoców. Powinniśmy je znaleźć w dole rzeki. Rzeka Wimur. A, czyli ja kieruję teraz, okej. Widzicie, to jest taki strasznie sympatyczny rozdział. Gdzie będziemy z Angbrodą... Tamtej kwiaty. Ciszę. Co? Gdzie? Nie, tak się nazywają. Ciszę. Rosną tylko w Jotunheimie. Mama i ja często kładłyśmy się wśród nich po tym, jak kłóciła się z babcią. Tylko wtedy znajdowała spokój. No dobra, będziemy sobie tu podróżować z naszą koleżanką nową. Tu mogę chyba coś zebrać, jak przypuszczam. Tak jest. Tak. Klejona skula i żużel. Ojej! A co to jest? No dobra. Ciekawy ten las jest, nie? Fajnie, że zobaczcie, w takich tych wszystkich najlepszych grach zawsze są takie rozdziały, takie wiecie, lightowe. Pamiętacie, w The Last of Us było to z tą taką rakietą, nie? Aha, jest owoc. Weźmy go. Dla gdzie? Kogo to? Wilki muszą coś jeść, nie? Gdzie to jest? To jest to? Ale nic się to nie wyświetla. Nie widziałem takich owoców. To zieli. A, okay. Mama kazała mi jeść po jednej dziennie, żebym miała siłę. Zieliwki? No dobra. Chyba podziałały. Okej. Ale fajne dźwięki słucham? Wydaje. Chyba cię polubiła. Wiadomo, zwierzątka tak, mnie zawsze lubią. Jasne. Coś tu jest, dobra? Zerwiesz te? No pewnie. Dawaj. Zieliwka, o, tam jakaś wiewióra jest. No, Mamiu, obsa. Te wilki, opiekujesz się nimi? Tak, to moi przyjaciele. Chętnie poznam ich więcej. Okej. Okay. Jest jakaś taka pani wiosna, nie? Ta Angrboda. Ile owoców jeszcze potrzebujesz? A co, chcesz już iść? Nie, tylko najwyraźniej będę musiał ocalić ojca. Loki, mamy okay. czas. A zobaczcie, jakie tutaj te takie japy, jakie są, nie? Dobrze, że mnie to nie może zjeść, chociaż tyle. Przynajmniej tak myślę. Okej. Okay. No ładnie, zbieramy zasoby. Okej. Okay. Na górze jest owoc. Więc musimy się tam dostać. Gdzie? Nie wiem, gdzie on to widzi, ale okej. Okay. Tutaj coś jest? Nie, to nie ma nic. No dobra, czyli pewnie będzie jakiś przystanek będzie. Okej. Okay. Dajemy. Czekaj, mówiłaś do mnie czy do jaka? Ty czy jak? Jeden pies. Jak to mówią? Pomogę ci. Czekaj. Dzięki. Czekajcie, bo ja pamiętam, że coś się dało robić z tymi. Jaka? A no właśnie. Jak w nieszczele widzicie, to on wyrzucił ten. Okej. Okay. Ta mi tę gałązkę zniżyła. Nie ma za co. Przecież dla ciebie to zbieramy. Ale przecież ja tu nie przejdę, bo tu jest... Jak to? O, proszę. Dobra, w coś tu mogę jeszcze szczelić, czy niekoniecznie? Zapraszam. Czekaj, a w tamte? Nie, tamte są za daleko. Ale pokaż tutaj na przykład. Nie, tu nic to nie daje. No dobra, to idziemy dalej. Słuchaj, wiem, że świetnie się tu bawimy, ale
Nie chcesz pogadać o tym, co widziałeś na malowidle? To, co widziałem, nie będzie miało miejsca. O, proszę. Nie dołączę do Odyna, nie stracę ojca. Jeżeli matka czegokolwiek mnie nauczyła, to tego, że prędzej czy później takie przepowiednie się spełniają. Mój ojciec nauczył mnie zamykać serce. Ale ja nie potrafię. Nie na to. No to coś poradzimy. O, patrzcie, to jest ta krowa Jona chyba, nie? Zbierająca owoce. No, ładniusie. Dobra. I co tutaj? Nie mogę dosięgnąć. Ale ona drze japę. Ło! Okej. Mała nam to ten? Zniżyła? Dzięki. I co, wsiadamy? Okej, uważaj trochę. Myślałem, czy by nie udać się do Asgardu, ale nie mógłbym. Tak? Ojciec nie pomagał mi odkryć przeznaczenia, ale kiedy byliśmy sami, Odyn zaproponował mi, że będzie mnie uczył. Jeśli byłeś z nim sam na sam, mógł łatwo cię zabić. No, nie aż tak łatwo. Słuchaj, wiem, że chcesz dziewczynę zaimponować, rozumiem to. Zbliżmy się do krawędzi. Do jakiej krawędzi tutaj? Ekstra? O kurcze. No bardzo, słuchajcie, pożyteczna jest ta. Mamy dużo, ale lepiej mieć zapas. Skąd wiesz, że są dojrzałe? Rodzice mnie nauczyli. To trochę zgadywanka. Czyli nie możesz być pewna wszystkiego, co się wydarzy. Tylko tego, co ważne. Owoc Jotunheimu. Kluczowy przedmiot. Czy nam to coś daje? Słuchajcie, pewnie tak, no tylko, że... Dobra, tu jest kolejny owoc Jotunheimu. Tu mogę oczywiście pieniążki se zdobyć. A teraz pieniążki, słuchajcie, mogą się przydać, bo wiecie, może się okazać, że dziewczynę na randkę będę musiał zaprosić. To trzeba by coś mieć, nie? Co tu mamy? O, Jala nie przejdzie pod tym pniem. Ja to rozwalę, kochana. Patrz na to. No. I co? Jeszcze? Załatwione. Okej. Dobra, to mamy. O, sorka. Czekajcie, jest tu jakaś ta gęba, którą można było otworzyć? Nie widzę, nie? Opsa, tak jest. Tatu po mnie łazi. Karmienie zwierząt. Robisz to codziennie? Bez tego zginą. Sporo jak tego w twoim wieku. O, tu jest ten. Naszym wieku. A, racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam szybko dorosnąć. Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane, co? Coś o tym wiemy. Dobra. O, tu byliśmy. Dobrze. Ładny widok. No. O, to nie wszystko. Zobaczysz. Okej. Skoro tak mówisz, to ci wierzę, no bo co mam zrobić, nie? Nie o tym nigdzie z banków nie ma, no to jedziemy z powrotem. Dobra. Tutaj sobie gębusie otworzyliśmy, więc będzie co zebrać. Żużel ze skapu. Dużo tego będę miał, to fajnie. Tylko, że ja te rozżarzone węgle potrzebuję. Okej. Boże, jak to jest super wymyślone. Taki wiesz, chill. Może Odyn cię do czegoś potrzebuje. Mhm. Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. A, mistrz podstępów. A, my wróciliśmy do chałupy. Co to jest? Mam to wziąć, nie? Wrzuć zieliwki do tego wiadra. Zieliwki. To są takie oliwki z czymś, tak? Z zielonym. Dobra. Hej, gdybym musiał naprawić łuk czy coś, to mogę... Jasne! Mam zapasy w szafie z narzędziami. Tak nawiasem zostawiłam w niej coś dla ciebie. Przyjdź do jaj, kiedy będziesz gotowy. Mogę tu jeszcze trochę zostać?
Tak długo, jak zechcesz. Okej. Okay. Ale ciekawe w ogóle, czy to, słuchajcie, czy to mi się śni wszystko, czy o co tu chodzi? Czy to jest naprawdę? Tutaj jest pewnie jakiś warsztat, tak? Okej. Okay. Górski korzeń, zasoby, ulepsz sprzęt. Weź, ale jak to, nie rozumiem. Okej. Okay. Niebieska skamielina, weź. Tak. Dobra. Coś jeszcze? O, teraz jest, dobra. Czy ja to mogę coś ulepszyć, czy nie? Ja to mam wszystko już na maksa zrobione, bo szpon, łuki od tunów, a to są wszystko te. Zależy się od tego, którego używam, nie? No dobra, to mam wszystko już ulepszone, to nic tu nie zrobię. A co jest specjalnym? Akcesorium. Aha, bo ja używam czegoś, ja używam tego. Zabicie wroga niszczą strzałą natychmiast uzupełnia dwie strzały. A to jest akurat dobre. Ulepszenia zwiększają liczbę uzupełnionych strzał. Ale to mogę, nie mogę, bo nie mam strzępów bestii tyle. No to słabo. A zasoby, co to jest? Co ja mogę z tym zrobić? Zwykły kamień wskrzeszenia. No nie, ale to jest dobre, bo to jest mi potrzebne. No dobra. No to niewiele to zrobię, słuchajcie, bo nie mam zasobów żadnych. Ale możemy sobie teraz tu pochodzić chyba chwileczkę i popatrzeć, co tu mamy, nie? Tam już byliśmy. Tu są, widzicie, o, tu można coś oglądać. Ta kreska wygląda jak żywa. O, jej, to naprawdę miłe. No, bez przesady. Kreski nie widziałeś? Podoba mi się, jakich tu użyłaś kolorów. Strasznie trudno było mi oddać ten granatowy odcień nieba. Cóż, udało ci się. Aha. Jest piękny. Dzięki. No dobra, chłopak tu widzę, próbuje... O, to mój ulubiony. Jestem dumna z tej ręki. No bo serio, popatrz. Tak, jest świetny. Ręce są najtrudniejsze. Święta prawda. Co za w ogóle rozmowy to są. Dobra, co my tu mamy jeszcze, słuchajcie? Hej, co powiesz o tym? Namalowałam to z babką. Nie byłam zbyt dobra. Nie, no właśnie ten jest fajny, dużo się dzieje tutaj. Jakiś wilk. Proszę bardzo. Dlaczego jest zakryty? Wiesz, nikt nie powinien go jeszcze widzieć. Może poza Jallą. Na pewno, okay. Przesadzasz. Czyli coś tam jest... Może ci pokażę. Coś tam jest ciekawego. Tylko trzy kolory? A gdzie reszta? Tyle wystarczy. Mieszam je ze sobą. A tutaj. I tu jakiś taki robal też jest, zobaczcie. Nie łaź za mną, dziewczyno. To też jeden z twoich obrazów? Całkiem niezły. Taki sobie. Stać mnie na więcej. Wiesz, mnie tam się podoba. Co za teksty. Atreus, po prostu... Jesteś taki uwodziciel, że to głowa mała, chłopie. No dobra, to słuchajcie, idziemy chyba dalej w takim razie. Co dalej? No, teraz muszę zebrać korzenie wist i je z nimi zmieszać. Och, chyba, że chcesz już iść. Nie chcę. Nie, mogę zostać. Chcę zostać. Tutaj jest super. Czyli dobrze, bo teraz idziemy w jakieś nowe rejony. Ja też maluję. No, rysuję. Co na przykład? Mhm. Różne rzeczy. Potwory, artefakty. Wszystko, na co trafiamy razem z ojcem. O, to on też jest artystą? No, swego rodzaju artystą mordowania. Na górze okay. Są korzenie. Spokojnie, mała. Dasz radę. No pewnie, że damy radę. Masz jakieś zwierzęta, które szybciej biegają? Bez urazy, Jalla. No jasne, że tak. Ale nie uniosą nas obojga. Tak jest dużo łatwiej. Okej. Okay. Jasne. No dobra, i co teraz? I zebrany. Dalej jest kolejny. Weź tylko tyle, ile trzeba. Widzisz? O czym ty mówisz, dziewczyno? Że nic tu nie zebrałem do tej pory. Dobra, coś mi tam pokazała. Słuchajcie, nie wiem, co ona mi chciała pokazać. Czy ja tu mogę coś zebrać? Nic mi się to nie wyświetla. A co tu jest? No dobra, chodźmy, zobaczymy. No może coś zbierzemy zaraz. Tam coś jest, dobra. Utnijmy go. Schodź.
Schowaj to. Korzeń łatwo się łamie. Okej. O tu. Wystarczy kawałeczek. Wystarczy dobrze obrócić. No. W ten sposób? Tak jest. Nie ma to jak nauka ogrodnictwa. Tam jest więcej korzeni. Dobra, spoko. Idźmy, idźmy. Co się tu dzieje? Skakujemy na nią, czy jak? Ona naprawdę mnie nie lubi, co? Lubi. No jak nie? Po prostu oprócz mnie spędzała czas tylko z jedną osobą, która... O kurde. Raus, na stole! O kurcze. Dobra. Loki, pokaż mi wilka! Tak jest, dasz radę! Tak jest. Trzymaj się! Dobra. Co on tak stoi? W porządku? Dziwnie się czuję, gdy się zmieniam. Jakbym nad sobą nie panował. No bo trochę tak jest, kochany. A musisz? O, a to ciekawe. A właśnie, może on po prostu musi jakąś kontrolę puścić. Dobra, co tu mamy? Co ona robi? Na korzonki zbiera znowu? Okej. Okay. No, przynajmniej jest tu trochę korzeni. Skoro tak, to je zbierzmy. Nie nożem, pamiętasz? O, jasne. Okej. Okay. Przynajmniej nie wszystko stracone. Fajno, fajno. O! Co to jest? Nie wiem, czy trafiłem, chyba nie. O kurde. To chyba bolało. Dawaj, dawaj. Dobrze. Jestem z tobą! Tak jest. Oj, lubię te podwójne obrony. Okej, okay. Może na razie nie będę zbierał korzeni. To nie twoja wina. Hej, chyba zrobili nam przejście. No właśnie. Dowolmy Jalle, nim przylezie ich więcej. Tak zrobimy. No, dawaj, dawaj, dziewczyno. Gdzieś tam się połantała. Fajnie. Te jej krzyki. Nic ci nie będzie. A co z tobą, Loki? Co czujesz, gdy się zmieniasz? Tylko... wściekłość. Wyzwoliłeś tego wilka dzięki tej wściekłości. Mm-hmm. Może musisz znaleźć coś, co go ujarzy. Jak? Możesz wykorzystywać do walki różne emocje, nie tylko złość. Skoro gniew go uwalnia, może coś pozwoli ci zostać sobą. Okej. Okay. Cokolwiek te filozoficzne tutaj po prostu kawałki mają znaczyć. Co jest? Skakujemy znowu. Kolejny most. Dokąd prowadzi ten most? Trzymaj się. Wow. Podobało ci się, prawda? Może. Może. Dobra, gdzie my to idziemy, słuchajcie? No i w domu. Tak. Aha, o. Wrzućmy korzenie do tego wiadra po lewej. Dobra. Potem zostanie nam już tylko jedno. Okej. Okay. No i? Wszystko gra? Tak, tylko... Co jest lepiej grane? Wracajmy już nad wodę.
Tędy. Możemy tu jeszcze trochę zostać? Przydałoby się, no wiesz, naprawić to i owo. O, wilki. Jasne. Cześć, wilki. Ale co chcesz naprawiać, kochana? No dobra, czyli znowu gdzieś idziemy. Umiesz się zmieniać w zwierzęta? Jeszcze nie, ale pamiętaj, że ty jesteś nie tylko gigantem, ale i bogiem. O, coś tu jest. Dzięki, że mi przypominasz. Wybacz. Żartuję. Przez tunel po prawej, Jarlo. Tam zmierzamy. Okej. Okay. Ślepa uliczka. No właśnie. No tak, ale nasza kochana potrafi takie rzeczy robić. Ale fajne zaklęcie. Doskonale ukrywa to miejsce. Mhm. Może dlatego nie wyczułem innych gigantów, kiedy byliśmy tu z ojcem. Aha, bo to jest Jotunheim, tak? Boże, jak jestem głupi. Bo myśmy tam przecież byli tylko, wiecie, na tej skale tam na górze, nie? O, jest kolejna ta. A czekajcie, a mogę zejść teraz z tego, czy nie? Nie mogę. No, to czyją duszę na tym? Że co? No, tam jest dusza w twoim morzu. No mamy. Nie wiedziałeś o tym? Nie, czyja dusza? Nie, no. Wiesz co? Może powinna tam zostać, dopóki się nie dowiesz. Ale jak? Przecież ja nie kradnę ludziom dusz. Okej. O, tam jakaś skrzynka daleko, widzicie, jest. Czy ja mogę to jakoś... Nie mogę otworzyć tamtej tej. Ja potrzebuję chwili, żeby przejść bokiem. Dobra, spoko. Gdzie ty jesteś? A tu jesteś. Co mam zrobić? Coś mam tu wziąć. Co tam robisz? To mnie odpręża. Rzucam tak, by odbiły się jak najwięcej razy. Spróbujesz? Okej. To nie takie trudne. Rzuć R2. O, chyba nie bardzo. Pomóc ci? Nie, chyba załapałem. Ja chyba nie. Zobaczmy. Dobra. Chyba nie bardzo. Jeden. Proszę, śmiejesz się ze mnie? Nie śmieję się z ciebie, tylko... Naprawdę? Śmieję się z sytuacji. Mhm. Aha. O, dwa. No dobra, może przyda mi się pomoc. Dasz radę, rzuć bardziej płasko. Musisz wypuścić kamień w dobrym momencie. Przytrzymaj i puść. Okej, to patrz! O kurde. Śmiej się, wilka Loki! Tylko kontroluj się! Ale tu nikogo nie ma. A tam są. Panu dziękujemy. Pomogę ci! Pięknie! Dobra. Kurde. Dobra. Ale go okłada. Okej. Gdzie jeszcze? Okej. Mój ostatni rzut się nie liczył. Tak, nawiasem. Liczył się! Draug wyskoczył z wody! Wymówki. Możesz spróbować później. Nie, chcę teraz spróbować. Mogę? Rzucasz beze mnie, co? Muszę się jakoś podszkolić.
No. Przytrzymaj, ale kiedy mam puścić? O, proszę. Niezły rzut. Przytrzymaj. Chyba nie. A, za późno. Musisz rzucić trochę wcześniej. A czy jak mi się tam błyska, chyba musisz to muszę. Rzucić wcześniej. O, widzisz. Tak. Już blisko! Wow, widziałaś o. to? Haha. Dobra. Myślę, że już wystarczy. To mamy otwarte. O, jest koleżanka nasza. No to dajemy czadu, nie? Wchodzimy na nią. Dobra. No to idziemy, a tam jest jakaś skrzynia, widzicie. Mam coś dla ciebie. Coś jakby... prezent? Mam się czego bać? Okej. Okay. Tylko... ja nic dla ciebie nie mam. Spoko loko. O, proszę. Czemu nie trafiłem? Tam był jeszcze jeden, nie? Dobra. I co ja mam to zrobić? A, mogę tam przeskoczyć, okej. Okay. Dobra. Co to będzie? Zapomniane tchnienie. Okej, okay, cokolwiek to znaczy. Czekajcie, to jeszcze mogę chyba sobie otworzyć. Nie otworzyło się, ty. Czemu się nie otworzyło? No może nie teraz. No dobra, idziemy do małej, tak jest. No to chodźmy dalej. Mogę cię o coś zapytać? Pewnie. No pewnie. Czyli ty i ja jesteśmy ostatnimi gigantami? Tak jakby, to skomplikowane. Chcę wiedzieć. Coś ci pokażę i wszystko zrozumiesz. No a więc... co z moją przypowiednią? Okay. Jeśli mówi prawdę, co powinienem zrobić? To nieistotne. Nie zmienisz tego, co ci pisałem. Co tu jest? Tutaj coś jest, możesz słuchajcie. Z całych sił uciekać przed losem, ale i tak się wypełni. Co czyli tu jest? Nikomu nie udało się zmienić swojego losu? Owoc, dobra. Nigdy? To znaczy, może i da się zmienić szczegóły, ale koniec zostaje ten sam. Lepiej świadomie okay. kroczyć swoją ścieżką, niż się jej opierać. No tu się chyba nie zgadzam, wiesz, żeby się nie opierać. Aczkolwiek przeciwko świadomemu kroczeniu też nic nie mam. Co to jest? Co to? Dźwig. Musimy tu na chwilę zostawić Jallę. Okej. Okay. Jedziemy w górę. Jalla mi się tu pcha cały czas. No dobra, co mam zrobić? Fara! A, ona nas poniesie, o proszę. Nie zdajesz się cieszyć na myśl o tym... prezencie. Bo zbliżamy się do celu. Ale co to znaczy? Zrozumiesz, jak już dotrzemy. Okej. Daleko do góry to idziemy? No nieźle, nieźle. Pora? Tutaj? Bym wypełniła moją część przepowiedni. Chodź za mną. Okej. Okay. Co tu jest? Co to jest? Nic. O! Alfa! Dobre to było. A, tam jest ten latający jakiś ten.
Czy ja to mogę wskoczyć? Nie mogę, nie? A te były jakieś takie inne, nie? Zauważyliście? One były jakieś takie świecące. Te potwory. Podniesiemy to. Okej. Dobra. Jakby to był Kratos, by to szybciej poszło. Okej, os. Okej. Wszystko dobra. Kurczę, no, muszę wam powiedzieć, że chyba nie ma gry z lepszym po prostu jakby systemem walki. Tu jest tak dobrze się to walczy. O, tam coś jest. Ale to jest na razie zamknięte, jak widzę. Tam mogę przejść, jak rozumiem. Dobra. Co tu będzie, co tu będzie? Tędy. Zbliżamy się do Doliny Poległych. O. Co się z nimi stało? Mieli dość życia w strachu przed Asgardem, więc okay. Się ukryli. Zostawili stos ciał, by... Czekajcie, ja tu w ogóle mam jakąś mapę? Mam tu mapę, zobaczcie. Tutaj jest ta kolczuga, tu jest ten, tutaj wszedłem. Tu jest jej dom, tutaj żeśmy gdzieś chodzili, a teraz tu żeśmy przyszli. Roziskrzone pola. Zmylić okay. Odwa, jeśli ten trafiłby kiedyś do Jotunheimu. Gdzie się ukryli? Zobaczysz. Okej. O, czekajcie, to nie jest to wzgórze tam, na którym byliśmy? Chyba tak, nie? Co tu jest? Okej. No idę. Dobra. Nie trzeba. O, proszę. On chciał tak jak tatuś. Co tu będzie? O, to kulki. Czekaj, już je widziałeś? A to jest to, co on ma, nie? Znalazłem kilka w Midgardzie. No właśnie. Gdzie? W obrazach twojej mamy. Ale to... Jest ich więcej. A co to znaczy? Ale po co? Spójrz. Tiaci. No. Co to jest? Hrodr. To są imiona. Delikatnie. Bara. Giganci. Należały do gigantów? To są giganci. What? A dobra, już pamiętam. Mieli wybór. Zostać w Jotunheimie i zaczekać, aż Odin znajdzie sposób, żeby ich wyrżnąć. Albo się schować. Czyli oni są w Mój tym środku. Ojciec pomógł zakląć ich duszę w kulkach. A zanim umarł, przekazał je mnie. Czyli ci giganci są, czyli właśnie co? W nich.
Można ich wydobyć stamtąd? Znaleźli spokój. Teraz to twoja odpowiedzialność. Jak to? Na pewno. No... Mama to widziała. Będziesz wiedział, co z nimi zrobić, gdy nadejdzie czas. To znaczy kiedy? Nie wiem. Wracajmy. Jakoś tak się smutno zrobiło. To jest ogromna odpowiedzialność. Tak. Cała twoja. Ale czemu? W porządku? Tak. Tak, to po prostu koniec. Jak widać. Co to się dzieje? Skoro już ci je dałam, moja rola w tym wszystkim jest skończona. Możesz pójść ze mną. Zawalczyć z Odynem. Gdybyśmy mieli razem walczyć, raczej nie zniknęłabym w połowie twojego przeklętego malowidła. O-o. Rozumiem. Wiesz, powinny być w komplecie. Okej. Nie sądzisz? Chodźmy już. Coś tu jest jakieś takie niedopowiedziane do końca, coś, nie? Ha! Najwyższy szczyt światów. Wszedłem tam, jak raz byliśmy w Jotunheimie. Z ojcem. Kojarzysz palce giganta? Rozsypałem tam prochy matki. To było tak dawno. Hej! Jakieś głupie malowidło nie musi świadczyć o końcu twojej historii. Wiem. Nadal mam swoje plany, ale... Wykonałam już zadanie dla gigantów. To kim teraz jestem? Przyjaciółką? No dobra, czyli poczekaj, bo coś tutaj mi... Jakby coś jest niedopowiedziane, mam wrażenie. Dlaczego w ogóle on ma się zajmować tymi... No niby on jest gigantem, ale ona też. To czemu ona nie może tego robić? No dobra. Hej, poczułeś to? Ale co? Pomóż mi z tym. Wracajmy do Jalli. Coś jest nie tak. Okej. Coś tu się wydarzy zaraz, coś czuję. Jalla! Angrbodo, pomożesz? Wow. Nic jej nie jest? Halo? O! Loki, co się dzieje? Wszystko gra, poradzę sobie. Lecz do Jalli! O kurde. Pójdę naokoło! O, tak ledwo co go naruszam. I Alfa! Kurde, on silny jest. Dobra. Angrboda! Gdzie jesteś? Wow. Halo! Tutaj! Jalla cała? Tak, nic jej nie jest. Przepraszam za to. Drewno zjadli, trochę się wystraszyłem, muszę wam powiedzieć. Tak to wyglądało, jakby coś się stało, nie? W sensie tej Jalli. Czyli... te kulki... Tylko tyle zostało po gigantach? Nie do końca. Część z nich po prostu zaginęła. Ale gdzie mogą być? Wiadomo tylko tyle, że nie ma ich w 9 światach. Okej. Okay. Czy co, będziemy tych kulek jeszcze szukać jakiś? Coś tu jest, czekajcie. A my w ogóle tam mamy iść, czy gdzie? Ona poszła tam.
Nie, bo to jest to, gdzie byliśmy, nie? Ja, dobra, wracamy. Sorry, zagubiłem się, dziewczyna, trochę. Bo ja jestem jak tatuś, wiesz, lubię zwiedzać. O, jest ta winda. Okej. Farah! Za tymi skałami jest zapadlisko. Tam zmierzamy. Powinniśmy... Coś cię trapi? Nikt nie wierzył, że to miejsce istnieje. Ale się zdziwią. Loki, nie możesz nikomu powiedzieć o żelaznym lesie. Nawet ojcu. Las jest bezpieczny głównie dlatego, że Odyn go nie szuka. Moje zaklęcia odeprą zwierzynę, ale jeśli przyjdą tu Asgardczycy... Rozumiem. Przepraszam. Nikomu nie powiem. No dobra. A to jest ciekawe, że on się w tym śnie tutaj przeniósł, nie? W ogóle on ma jakieś takie... zdolności w takim razie? Co tu się będzie działo? To... A, ona, okej. Idziemy tam bez Jalli, tak? O, cześć! Kto ty jesteś? Rety, cześć! Pa! Rety, cześć! Czekajcie, bo coś tu jest. Owoce, dobra. Hej, znalazłem kolejną zielówkę. Schowaj ją. Przyda się na później dla zwierząt. Dobra, tak zrobimy. A skoro mamy Jallę, to czemu na nogach idziemy? Przed nami zapadlisko. Pełno tam potworów. Okay. Kiedyś zdobywałam tam składniki na farbę. Mówisz? No to je przepędźmy. Twoja farba jest ważna. To znaczy, jeśli chcesz. Jasne. Co mi tam? Okej. Okay. Pozbądź się pełzaczy z zapadliska. Czy pełzacze to są takie te jaszczurki, co ich nie lubię? Jalla, możesz się odsunąć? Okej. Okay. Wow. Dzień dobry. O, kwiatki. Dasz dziewczynie? Hej, ja... Zniszczyłeś kwiat? Nie, to zniszczyłeś prezent. Kwiat. Ale zatrzymaj go. Ona się tak chyba nie zna na tym. Szukamy gniazd pełzaczy. Znajdziemy w nich moje składniki. Teraz się rozglądaj. Dobra. Nie chciałaś kwiatka ode mnie. Dobra. Jeszcze gdzieś? O, tu coś jeszcze jest, proszę bardzo. Co to jest? Pył światów. No dobra, szukamy tych pełzaczy w takim razie. O, to będzie chyba to. Ciemno jak w grobie. Coś poradzę. Wow. Pełzacze, całe gniazdo. Są dosłownie wszędzie. Jak tam, czempionku? Jeśli zapalimy pochodnie, będziemy mogli je zobaczyć, załatwić i zabrać, co trzeba. Do dzieła. Ty prowadź. No dobra. Ja będę oświecać. Okej, co tu można zrobić? Oświeć. Załatwione. Dobra, ładnie. Robić. Już. A, czyli to są jakieś takie... Co? Jeśli zobaczysz pochodnie, rozświetlę nam drogę. Dobra, czyli to są jakieś takie całe, widzicie, tunele tutaj. Czy ci panowie się zaraz... Rozglądaj się. Mogę... Strałki! Jalfa! Jestem z tobą! Co mówiłaś? Zapalę! Załatwione. Dobra. Coś czuję, że tu się pogubimy chyba zaraz. Daję słowo, że nie było tu tak groźnie. Od razu lepiej. Okej. Uważaj, te gniazda są nie tylko. Mogą też być na górze. Jasne. Gdzie jest gniazdo? Ja do tego gniazda nie rozwalę. Jalfa!
to one będą wyłazić tam. O kurde. Musimy znaleźć resztę. Czyli mamy kolejne gniazdko. Tam się da wejść? Nie. Trochę ją popchnąłem, no ale sorry, dziewczyno. No dobra, tu można zeskoczyć. O, czekajcie, tu jest porządne. Zapalę ją. Znów coś widać. Gdzie my to, słuchajcie, łazimy? To mogę rozwalić? Tak jest. Ale co mi to daje? Aha, jakieś kolejne to. A czekaj, ja tu już byłem przecież. Bo skoro są zapalone tutaj te... Dobra, to idźmy tutaj. Mam pomysł. A może byś poszła ze mną? Gdzie? Do Midgardu. Do innych światów. Gdziekolwiek. To raczej niemożliwe. Dlaczego? Zwierzęta mnie potrzebują. Ale miło, że proponujesz. No, jestem w ogóle miły chłopak, wiesz? To jest Draugr? Tutaj? Chyba tak, ale taki nieżywy trochę. Co tu mamy? Zapalę! Gotowe! Dobra. Ten się rozwalił od tego. Boże, słuchajcie, ile tu jest tych? A, czy ja sobie to po prostu otwieram sobie wejścia. Czyli jeszcze rozumiem, że musimy szukać tych... Liżu jest kolejne. Robi się. Dobra, ale gdzie one... Muszę znaleźć gniazdo, słuchajcie. Gdzie jest gniazdo, słuchajcie? Już. Aha, no to co, tylko zabiłem jej i nie ma żadnego gniazda? Tam, słuchajcie, widziałem, można było... Słyszę tu gdzieś gniazdo. Musimy się tylko do niego dostać. Bo tutaj, widzicie, jest ten, można strzelić. Czemu tego nie rozwaliłem? Wow. Czyli co, gdzieś tam mogę teraz przejść? Słuchajcie, muszę to gniazdo rozwalić najpierw. Dobra. Jeszcze? A, tego chyba się nie rozwaliłem, widzicie. Dobra. Nie powinno zostać ich dużo. Okej. Ona coś tu stąd weźmie, dobra. Słuchajcie, się tu już gubię, czy ja tu byłem? No zapalone jest, to musiałem tu być. No zaraz, tu jest zejście, a tam? Czekajcie, czy tu jeszcze było jakieś przejście, czy nie? A, tu była skrzynia, widzicie. Dobra. Tam, słuchajcie, widzicie, jeszcze coś jest, nie? Mogę to zeskoczyć? Nie mogę. Dzień dobry. Jalfa! Mam cię. Jaki lubisz kolor? Co? Czy jeden konkretny? Chyba, że lubisz więcej. Nie, nie, chwilka. Niebieski. Albo zielony. Żółty też jest super. Jaki jest twój ulubiony kolor? Mogę zapomnieć o czerwonym. Dziwnie. Dobra. Tu pachnie. Jakby starą wodą.
Uciekaj! Dobra. Co ty się nie tak trudno boisz? Trudno się to zgubić. Co? To prawda. Spokojnie. Damy radę. Ale to nie mogę chyba, nie? A, bo tam już byłem przecież. Dobra, dobra. Co my tu jeszcze chyba mamy? Jesteśmy blisko gniazda. Już zapalam. Gotowość. Hjelpa! Gdzie jeszcze? O kurde. Walkili! Dobra. Sio? Pomogę ci! Nie. Te małe jeszcze. Wszystkie, czy nie? Okej. Tam jeszcze są, kurcze. Trochę tego, trochę tamtego. Dobra. Kurde, jeszcze żyją. Gdzie on jest? A tu! Dobrze, gotowe! A czekajcie, bo tam jest gniazdo! Dobra. Wszystkie? Jeszcze to gniazdo żyje? Wróć na powierzchnię. To chyba już wszystkie. Dzięki. Czujesz się lepiej? Okej. Troszkę. Wracajmy. Dobra. Słuchajcie, tu jeszcze dużo przygód nas czeka z tą Angerbodą, czyli ja myślę, że będziemy pomału kończyć. Bo tu się zaraz rozpocznie cały kolejny, wiecie, taki duży jeszcze etap i będzie bardzo też fajna taka poboczna jakby historia. Ale najpierw tu nadal wróćmy. Jest dużo chłodniej. Zapraszam do Midgard. O! Jarpa! Dobra. Sio? Dobra, gdzie wracamy? Tędy wracamy. Coś tu jeszcze będzie. O! O nie! To nie Bergsta. Ktoś się w końcu wkurzył, że zniszczyliśmy gniazda! Musieliśmy! Jej to nie odchodzi! Jestem z tobą! O kurde. Załatwię to! Wielko! Masz, tak jest. Dawaj go. Daj mi chwilę. Dobra. Wszystko gra? Tak. A co? Tak jest. Już stąd wyjść. Dobra. Słuchajcie, bo tu mi się kończy jakieś nagrywajko, widzę. To tutaj zakończmy i widzimy się, kochani, w następnym odcinku zaraz. Tak jest, wracajmy. Moi drodzy, jesteśmy po kolejnym etapie przygód w tej takiej bardzo baśniowej krainie z Angerbodą. Pojawia się tutaj bardzo ważny temat. Oczywiście on dzisiaj trochę coś innego już znaczy, ale temat przeznaczenia,
Koń, oczywiście prawdopodobnie nikt z nas już nie wierzy w takim kluczu, w jakim oni tam się wydają wierzyć w tej grze, nie? Czyli, że jest zapisana jakaś przyszłość i ona się musi po prostu wypełnić, jakby inaczej nie może być, masz przeznaczenie do, nie wiem, błogosławionych albo przeklętych rzeczy. Tak pewnie nikt z nas nie myśli, ale pokłosie, kochani, tego ciągle w nas jest, bo zauważcie, czasem myślimy, że jesteśmy jakby w niemożności do osiągnięcia czegoś albo do odrzucenia czegoś. Zobaczcie, bardzo często, kiedy, nie wiem, coś się złego dzieje w naszym życiu, sytuacja jest jakaś bardzo trudna, to mamy takie przekonanie, nigdy się z tego nie wyrwę, to się nie uda, nie potrafię z tego zrezygnować, nigdy nie wyjdę na wolność, nigdy nie będę miał lepszych warunków i tak dalej. Kochani, to jest nic innego, jak takie pokłosie myślenia o przeznaczeniu, oczywiście nie w sposób magiczny już, nie w sposób jakiś taki, że ktoś tam coś zaplanował, tylko że pewne nasze sytuacje życiowe, nasze zdolności, nasze niezdolności, nasze słabości, nasze jakieś różne przekleństwa są jakby nie do odwrócenia. Koniec, zauważcie, tutaj na końcu pojawił się taki smutek mocny, nie? Na początku zresztą coś tam jest nie do końca dopowiedziane jeszcze, nie? W tej Angrybodzie, gdzie ona mówi, że wypełniła już swój los, nie ma jakby nic więcej do zrobienia, a ciągle oni tak jakby, a może jednak da się jakoś inaczej, a może można inaczej. Uwaga, kochani, to jest jedno z najważniejszych myśleń życiowych. Czyli nie zgadzanie się na to, że nic się nie da zrobić. Nie zgadzanie się na to, że jesteśmy jakby przeklęci, że jesteśmy w niemożności do zmiany, że nigdy nam się nie uda wyrwać tego, w czym jesteśmy. Koniec, chrześcijaństwo, bo to nam pokazuje Pan Jezus, jakby mówi nam, że nie ma sytuacji, których nie da się odwrócić. Nie ma sytuacji, których nie da się naprawiać. Nie ma sytuacji, które nie można by uzdrawiać. Jasne, z Panem Bogiem, bardzo często w sposób wręcz tylko dla Niego możliwy, ale jesteśmy w stanie odkręcać najbardziej nieodkręcalne sytuacje życiowe. I bardzo ważne jest, żeby nie popaść w takie myślenie właśnie przeznaczeniowe, takie myślenie przeklęte o naszym życiu, bo to jest nieprawda o nas. Zobaczymy, jak to się dalej oczywiście potoczy w tej grze. Ściskam Was bardzo, dziękuję za kolejny odcinek, zapraszam na następny, pewnie już jutro. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, pa!